Akcja Polonia to my, razem możemy więcej. Dzisiaj gościmy chwilę na stadionie przy Bydgoskiej. Z nami Remigiusz Kaja, wiceprezes Litwy Polonii. Witam serdecznie. Remik, jesteśmy po dwóch trudnych, ciężkich wydarzeniach dla Piskiego Żużla, dla Piskiego Klubu. Odwołany finał Złotego Kasku, no i najświeższe wydarzenia z minionej niedzieli. Przerwany mecz z Poznaniem, walkover. Trudna ta sytuacja, w której znalazł się Piski Klub. Sytuacja jest mega trudna i tutaj nie będziemy tego ukrywać. Każdy myślał, że to co złe, to co najgorsze wydarzyło się w Wielką Sobotę, odwołany finał Złotego Kasku. Pozbieraliśmy się szybko, bo nie było czasu tutaj na myślenie, tylko musiało być działanie. Robiliśmy wszystko, żeby wyjść z tego z twarzą, mimo że nie czujemy się do końca winni tych sytuacji, ale trudno, honor schowaliśmy do kieszeni i wzięliśmy się mocno do pracy. Wydawało się, tak jak wspomniałem, że wszystko co najgorsze już za nami, a okazało się, że niestety mogło być jeszcze gorzej i efekt był w ostatnią niedzielę w meczu z Poznaniem. Emocje nieco opadły. Na gorąco była mowa o tym, że Polonia wycofuje się z rozgrywek ligowych. Po kilkudziesięciu godzinach decyzję, z tego co do tej pory wiem, poprawnie, jeżeli jest inaczej, takiego planu nikt by nie chciał wdrażać. On jest realny, ale nie jest to priorytet, aby się wycofywać. Emocje czy opadły? Może trochę tak. Myślałem, że jak się obudzę na drugi dzień, będzie lepiej, a w sumie było tylko gorzej tak naprawdę. Realne jest to, o czym mówiliśmy, ten czarny scenariusz, wycofanie drużyny z rozgrywek, aczkolwiek realny nie znaczy, że tak będzie. Myślę, że jest to taka ostateczność. Wszyscy skupiamy się na tym, żeby jednak ten żużel przetrwał, po to tutaj jesteśmy. Nadzieja umiera ostatnia, więc tego się trzymamy i walczymy dalej. Na dzisiaj wiadomo, że do Bydgoszczy 5 maja się nie wybierzecie. Tak, poprosiliśmy klub z Bydgoszczy o zrozumienie w obecnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Trudno nam się skupić na tej sprawie stricte sportowej. Szkoda, bo tak naprawdę w pełni sezonu to powinno być priorytetem i tym powinniśmy się zajmować. Jest jak jest, jest dużo spraw formalnych do załatwienia. Myślami niestety jesteśmy gdzie indziej niż w Bydgoszczy. Dziękujemy tutaj za przychylność Polonia Bydgoszcz panu Wójtowi Kanclerzowi za zgodę i przełożenie meczu na 19 maja. Czeka Was też wycieczka do Warszawy, niekoniecznie przyjemna. Z tego co wiem, to do Poznania. Na pewno nieprzyjemna. Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że będziemy musieli jechać tam, po prostu walczyć o być albo nie być na Polonii. My cały czas zachęcamy Państwa do tego, żeby wziąć udział, brać udział w akcji Polonia to my razem możemy więcej, bo akcja jeszcze nie ginie, jeszcze nie umarła. Pierwotnie miała trwać do końca marca, ale z różnych przyczyn i to niekoniecznie z tych, których świadkiem byliśmy w ostatnich dniach. Akcja została przedłużona. Zbieramy pieniądze dla Piskiej Polonii, dla Piskiego Klubu i tak jak postanowiliśmy wcześniej, tego planu nie zmieniamy. Chcielibyśmy, abyśmy my, kibice, wspólnie zadecydowali, na co te pieniądze klub przeznaczy. Liczymy na to, że klub kilka takich potrzeb bieżących wskaże, a że ich nie brakuje, o tym wiemy doskonale. Oczywiście potrzeb nie brakuje, poza tym wsparciem finansowym, o którym tutaj chłopaki mówicie. Przede wszystkim zwracam się do kibiców z prośbą o to, żeby przede wszystkim nie odwracać się mentalnie od klubu, od drużyny. Drużyna myślę, że jeszcze niejednokrotnie jest w stanie pokazać w tym sezonie swoją wielką wartość. Zachowanie naszych zawodników po tym nieudanym meczu, nazwijmy to, z Poznaniem, jest po prostu mega, mega super, za co chłopakom dziękowałem już w mediach społecznościowych. Okazują wielkie wsparcie. Liczę, że Wy, kibice, pokażecie to wsparcie również i po prostu wrócicie na stadion. Będziecie nas mocno dopingować, a my zrobimy wszystko, żeby żużel w Pile przetrwał. Dziękujemy Remikowi i pamiętajmy, że Polonia to my. Razem możemy więcej.